Już w przyszłym roku mieszkańcy Czarnkowa będą mogli korzystać z kilku boisk do gry w piłkę plażową i nożną tuż nad brzegiem rzeki Noteć, nieopodal mariny. Miasto przy współpracy z lokalną grupą działania wybuduje kompleks rekreacyjny za ponad 400 tysięcy złotych. Powstanie także nowa ścieżka rowerowa prowadząca do Śmieszkowa. Powinno się zmienić, no naprawdę tu jest nuda w tym mieście już teraz, same lumpeksy i tak dalej. Jesteśmy szczęśliwi, bo tyle ścieżek powstało rowerowych, nowych, także jest dosyć bezpieczne miasto. Nie wyprowadziłabym się z mojego Czarnkowa, to jest moje kochane miasto, chociaż byłam i w Londynie i mam dzieci właśnie w Anglii, ale najlepiej mi się podoba nasz Czarnków. Także centrum miasta czekają spore zmiany. Zostanie przebudowana ulica Rybaki i ulica Płuca. Tu położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Wymienione zostanie także oświetlenie. Powstanie również nowe rondo. Ogólnie będzie to poprawa bezpieczeństwa, bowiem na zakończeniu ulicy Płuca, przy skrzyżowaniu z ulicą Gdańską i ulicą Rzemieślniczą, zamiast sygnalizacji świetnej powstanie małe rondo. W budżecie jedną z wiodących inwestycji jest także przebudowa byłego gimnazjum pod kątem wymagań ośmioklasowej szkoły podstawowej. Pieniądze trafią także na budowę nowej ulicy Lawendowej, przy której powstają cztery budynki mieszkalne.